Witam, chcę Wam pokazać dziś ciekawostkę na komputerze pokładowym. Komputer pokładowy pokazuje stany pojazdu. W tym momencie pokazuje, że olej jest w porządku. Pokazane przejechane kilometry. Ile kilometrów przejechano od ostatniego tankowania. Ile litrów paliwa zostało spalone od ostatniego tankowania. Czyli średnio pokazuje 4,6 litra od ostatniego 4,6 litra na 100 km od ostatniego kasowania licznika. To jest średnie spalanie chwilowe, czyli ile w danym momencie nam spala. Tu pokazuje, że zostało nam paliwa na 155 kilometrów i zawróciliśmy, tyle zostało przejechanych od ostatniego kasowania licznika. Ja Wam chcę pokazać, jak sprawdzić, ile litrów paliwa zostało w baku, bo tutaj komputer po wierzchu pokazuje nam tylko, ile spalił litrów bądź na ile kilometrów nam zostało. Ale ile litrów baku nie pokazuje nam. Robi się to w ten sposób. Robimy standardowy test zegarów. Test zegarów robi się w ten sposób. Wyciągamy kartę. Przyciskamy przycisk od komputera. Wkładamy kartę, trzymając przycisk. Teraz zegary zaczęły nam skakać. Pokazuje nam, że nie są spalone. To jest wszystko elektronika, nie ma żadnych linek. Więc pokazuje nam, że nie są spalone, wszystkie działają. Wyświetlacz działa, wszystkie kreseczki, które mogły być włączone, zostały włączone. Przyciskamy raz. Pokazuje nam się dystrybutor. I pokazuje, że w baku jest 9 litrów. 9 liczba litrów. L. Wiadomo, o co chodzi. Bateria nie jest ładowana, więc czerwony komunikat. Wyświetlacz dolny nam sprawdza przez komunikat fuel level low. W tym momencie można też odpalić samochód. Zegary się ustabilizowały. Pracują normalnie. Czasami jest tak, że zegary podczas jazdy nadal skaczą. Po jakimś czasie z powrotem przywracają się do stanu pracy.